rewanż na Pogoni Prudnik smakuje słodko? No słodko, ale myślałem, że jednak jeszcze trochę im bardziej odjedziemy, nie wiem, na 15-18 punktów, bo skończyło się chyba 11, tak? 9. Ale wbrew pozorom to też nie jest taki łatwy przeciwnik, bo dużo doświadczonych graczy. Oni grają taką wolniejszą koszykówkę, ale jest ona skuteczna i właśnie się znajdują na tym miejscu w tabeli, na którym się znajdują i myślę, że podjęli z nami walkę. Ale cały czas jednak potem w tej drugiej połowie mieliśmy tą przewagę, nie wiem, 8, 13, 14 i to tak cały czas się wahało, więc myślę, że do końca byliśmy spokojni o wynik. Właśnie w pewnym momencie na początku trzeciej kwarty Pogoń was dogoniła, był remis, trochę wyszliście rozkojarzeni po przerwie? No możliwe, że rozkojarzeni, bo mieliśmy od razu ich też, jak to trener powiedział, zagryźć przeciwnika, no ale niestety nas doszli, ale nie wiem ile potem potrzebowaliśmy, 2-3 minuty i odbiliśmy się w drugą stronę i potem poszło. Czujesz się ojcem sukcesu? Nie, myślę, że nie. Myślę, że każdy zawodnik swoją cegiełkę dorzucił. Ja się dobrze czuję fizycznie i psychicznie. Trener korzysta ze mnie, z czego bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że w każdym następnym meczu będzie takie występy albo nawet lepsze, ale oczywiście głównym zadaniem jest to, żeby cała drużyna zagrała dobrze, bo wygrywamy razem, przegrywamy razem, a więc już do końca przydałoby się wszystko wygrać i potem w playoffach kontynuować tą pasję. Długo czekałeś na zmiennika w pierwszej połowie, bo pokazywałeś od pewnego czasu, że chcesz zmiany, ale nikt tego nie dostrzegał. No dokładnie, tam nie wiem, z 2 minuty już potem odcięło mi troszkę prąd. Czarny grałem akurat z akcją z Czarnym, też nie wiem, coś mi pokazywał, ale już tak nie za bardzo wiedziałem co. No ale w końcu, nie wiem, ktoś trenerowi chyba powiedział, że proszę o zmianę od 2 minut i poszło. I mnie zmienili, bo bym chyba padł za chwilę jakby ten. Z zmianą też były problemy, bo już Grzesiek Malewski miał wejść, ale trenerzy go trochę cofnęli, bo nie było sygnalizacji zmiany. No tak, właśnie chyba nie zgłosili na stolik czy coś takiego, a więc taka dziwna sytuacja, ale no co. Już usiadłeś na ławce rezerwowych, ale musiałeś usiąść na innym krześle. Tak, dokładnie. Jeszcze na chwilę zmiana i z powrotem, ale było okej. Okay. A teraz przed wami Astoria Bydgoszcz. Rywal trudniejszy od Pogoni? Myślę, że oni są na zbliżonym poziomie, bo jednak ta Astoria w poprzednich sezonach była troszkę słabsza personalnie, a teraz mają naprawdę fajny skład i myślę, że też będą się z nami bili, ale mówię, musimy już do końca wygrywać te wszystkie mecze, żeby budować tą taką mentalność zwycięzcy, żeby właśnie przystąpić z taką mentalnością do playoffów. No i mam nadzieję, że przyjadą po prostu tutaj i odprawią mi z kwitkiem, nie wiem, 15, 18, 20 punktów i mam nadzieję, że tak się zakończy ten mecz. Chcieliście budować serię zwycięstw do końca sezonu zasadniczego i to na razie się udaje, czyli plan w 100% wykonany, to co, czego oczekuje od was trener, tak? A jakieś, to co wam powiedział dzisiaj po meczu, jakieś uwagi miały szczególnie do któregoś z elementów gry? Nie, trener też tak po meczu od razu mówi, że z gorącą głową, to nigdy mu nie wychodzi też taka analiza, bo to jest dosyć ciężko i zazwyczaj w poniedziałek albo we wtorek mamy analizę swojego meczu właśnie poprzedniego, a więc trener w swoich przemowach pomeczowych nie jest za bardzo taki wygadany. Powiedział 2-3 zdania i po czym krzyknęliśmy radość z wygranej i teraz idziemy na jakąś dobrą kolację i tyle. Pytałem o to innych, zapytam też ciebie, jak odnalazłeś się na treningu kickbokserskim? No ja niestety nie trenowałem, bo mam cały czas problemy z tą ręką, byłem też na USG, mam tam płyny w stawach, ogólnie w trzech palcach, mam też tam w kciuku nadciągnięte więzadła, a więc za bardzo nie mogłem niestety uczestniczyć w tym treningu, ale myślę, że jak ręka dojdzie do pełni sprawności, to może nie wiem, może jeszcze nie w sezonie, ale po sezonie z miłą chęcią gdzieś pójdę się pouczyć, trochę poboksować, bo zawsze chciałem tego spróbować. Ale uraz nie przeszkadza ci w dobrej grze? No raczej nie, chociaż staram się uważać na tą rękę, bo jednak cała dłoń mnie boli, ale nie ma co gadać, po prostu wygraliśmy mecz i z tego należy się cieszyć, a tam takie kontuzje to codzienność w sumie. Jasne, dziękuję. Dziękuję bardzo.